Witam serdecznie na kanale Browar Gdynia. W tym odcinku... Jeszcze raz. Witam serdecznie na kanale Browar Gdynia. W tym odcinku zapraszamy na śmiertelnie poważną degustację piwa z browarów tyskich w stylu British Golden Ale. Oglądając telewizję, natknąłem się kilka razy na reklamę tego piwa i zainteresowała mnie ta reklama. Jak tyskie browary próbują uczyć, być może również i swoich klientów, podejścia do styli piwnych. Czy padło na dobry styl, nie mi to oceniać. Ocenimy dzisiaj tą butelczynę, a właściwie jej zawartość. Przed nami wobec tego British Golden Ale, Summer Ale, bądź też Blonde Ale, jak nazywa się ten styl na wyspach. 5 odmian chmielu oraz słód jęczmienny typu Pale Ale, proszę bardzo, połączone w świeży, goryczkowy smak metodą górnej fermentacji. Jest tutaj na boczku tej etykiety kilka informacji, w tym pierwsza to ekstrakt 12,5% wagowo i to mi się podoba, że eksponowany jest ekstrakt. Goryczka 22 IBU, czyli... O ile mnie nie myli mój umysł postrzegania, to jest pierwsze piwo, które wykracza poza 20 IBU. W ogóle chyba generalnie w browarach tyskich. Alkohol 5,2, barwa jasne. Biorąc to, co jest tutaj napisane na etykiecie, jestem już bardzo zadowolony z tego, co czytam, dlatego że jest to styl bardzo zbliżony do pierwowzoru. Przypomnę tylko tak krótko, że British Golden Ale to była odpowiedź na zalew jasnych lagerów, które w latach, załóżmy, że nie wiem, czy 80. czy 90., które zalały wyspy brytyjskie. I tam ludzie, ci, którzy zawsze pili i od zawsze pili Real Ale, bitery, które wcale nie były takimi bitterami, tylko słodkimi piwami, to z kolei młodzi szukali czegoś orzeźwiającego, lekkiego, no i zaczęli pić jasne lagery. Położono więc wielki nacisk na tym, żeby ważyć piwa jasne, bardzo zbliżone barwą właśnie do piw dolnej fermentacji, do pilsów i żeby były w miarę orzeźwiające. Oczywiście ładowano brytyjskie odmiany chmielu, dlatego że to jeszcze nie był czas na odmiany amerykańskie. Co my tutaj mamy? Klasyczny styl i wyrazisty charakter piwa wymagają serwowania w prostej, otwartej szklance o trapezowym kształcie. Ja mam taką szklankę. Ba, ta szklanka nawet ma tutaj dużą pieczątkę nabitą. Może tak, nie będzie widać. Gwarancję piwowara. Jestem wobec tego ciekawy, co to będzie. Dalej. Optymalna temperatura serwowania to 8-9 stopni Celsjusza na plusie. Wydaje mi się, że trochę za niską, ale ta butelka tyle ma. Doskonałe dodań mięsnych, ryb i tak dalej. Spróbuj także złotego, pszenicznego, ciemnego, łagodnego i czerwonego lagera. No, nie będę tego próbował. Tutaj mamy opis piwo typu British Golden Ale. Jeszcze powtórkę danych. Skład woda, słód jęczmienny typu Pale Ale. I to wszystko. Chmiel goryczkowy. 5 odmian chmielu aromatycznego. UK Golding, Sovereign, Pilgrim, Target. No i amerykański mozaik. Wartość energetyczna na 100 ml to 45 kcal. Bardzo dla mnie ważna informacja. Poznań, ulica Szwajcarska, rozlane, ważone i rozlewane w browarze Tychy. No, kapsel z serii książęce. Jak widać tutaj tak naprawdę... W tej serii książęce nie znajdziemy jakby takiej szerokiej informacji, że piwo jest z Tychów. Nagazowanie dosyć dobre. Przejdźmy do aromatu. Nie no,
Muszę powiedzieć, że faktycznie piwo bardzo podobne w aromacie do jasnych lagerów, ale jednak chmielowość ja czuję. Jest słodko. Powiedziałbym, że czuję naftę. Tak, ewidentnie nafta, więc no jest tutaj mozaik na pierwszym planie. No i nie dziwne, że akurat ten chmiel, czyli amerykański, jakby zdominował tą butelkę. Sprawdźmy wobec tego, co z kolorem, co ze, z aromatem ze szkła. Piwo jasne, klarowne, czyli tutaj wszystko się jak do tej pory zgadza. Obfita piana. Nawet bardzo obfita. Proszę, klary, jest piękne. Rzeczywiście piwo bardzo podobne do jasnych lagerów. Myślę, że barwa jest, nie jest na tyle jasna. Jest taka, nie jest słomkowa. To jest takie przybrudzone złoto. Być może zamysł był taki, że żeby jednak przykolorować to piwo do bitterów. Zastanawiam się, czy sam Sweet Pale Ale byłby w stanie tak zabarwić to piwo. Piana naprawdę obfita, na trzy palce, dobrze zbudowana, drobno pęcherzykowa, lekko strzelająca w kolorze białym. Przejdźmy do aromatu. W aromacie również, tak jak z butelki, na pierwszym planie ta nafta pochodząca od amerykańskiego chmielu Mozaik. Nafta, białe owoce, winogrona. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Na pierwszy rzut oka i smaku piwo dość puste. Ale coś się tutaj dzieje. Jest goryczka. Nie mogę powiedzieć, że nie ma tej goryczki. Musiałbym skłamać. Myślę, że tutaj jest poziom 22 w IBU. Żartów nie ma, wobec tego z pewnością zostało to zbadane laboratoryjnie. I coś w tym jest, powiem szczerze. Na pewno nie jest to poziom piwa pszenicznego. Piwo może być orzeźwiające. Jest wytrawne. Nie jest słodkie. Bardzo przypomina czeskie lagery, szczerze powiedziawszy. Wart tutaj nie czuję. W słowach podsumowania kilka słów. Oceniam to piwo przez pryzmat całej polityki biznesowej kompanii piwowarskiej. Nie mogę powiedzieć, że to jest zły pomysł. Piwo może być odebrane przez ludzi. Jest naprawdę wytrawne i właściwie idzie w gorzkie. Nie ma tu jakiejś tam zrywającej goryczki, tego nie mylcie, ale nie jest to piwo słodkie. Stanowi pewne wyzwanie dla kompanii, pewne ryzyko. Klienci kompanii piwowarskiej są przyzwyczajeni do piw słodkich, do piw właściwie dla nas, w naszych oczach, do piw bez wyrazu. To też takie może być, aczkolwiek jest tutaj wyraźnie zaznaczona wytrawność. Nie goryczka. Jeżeli chodzi o styl, o przypasowanie tego piwa do stylu, to jasno tutaj muszę powiedzieć, że jest słabo. Bo tutaj i zgazowanie, i goryczka wedle stylu są przypisane do średnio do wysokiej. Tutaj załóżmy, że są te uśrednione. Nagazowanie mam praktycznie średnie do niskiej w tym szkle. Zastanawia mnie to trapezowe szkło. Ja takie mam właśnie. Ale dlaczego? Myślę, że chociażby szkła od innych produktów z linii książęce
pasowałyby lepiej. One by bardziej skumulowały jakikolwiek tutaj aromat, bo tutaj oprócz mozaika no nic nie czuję. A szkoda, bo Golding czy Sovereign to chmiele, z których można coś wyciągnąć. No jak mówię, piwo jest dosyć jasne, aczkolwiek średnio zgazowane. Piana cały czas trzyma się na pół palca, okleja dobrze. Ciekawe, jakby to piwo smakowało w wersji z kranu, z kija. No muszę powiedzieć, że nie źle. Ja nawet zaryzykuję opinię, że jest to do tej pory chyba najlepsze piwo z linii książęce. No, nie mogę powiedzieć inaczej. Obiecywałem sobie więcej po tym piwie, szczerze powiedziawszy. Otrzymałem coś, co przypomina lagera. Nawet przez chwilę przeszło mi przez myśl, czy nie jest to po prostu lager, pomimo tego, że jest napisane, że jest to piwo górnej fermentacji. No, myślę, że tutaj kompania by nie ryzykowała takich informacji podawać, zupełnie innych niż ma się do tego rzeczywistość. Ale to ale, to piwo górnej fermentacji, tutaj jest też to podkreślone. Żywiczno-chmielowy aromat. No przepraszam, ale nie ma. Żywiczno-chmielowy. Chmielowy, żywiczny. Nie ma też aromatu słodu, żeby było ciekawie. Może teraz, jak się wąchałem, może jak się lekko ociepliło. 8-9 stopni to nie jest dobra temperatura do smakowania ale. Nie ma tu, tam jak czytałem, żadnych nut miodowych czy suszonych owoców na birlowersach. To akurat to są praktycznie wady, o których zresztą nie musi wiedzieć klient nawet linii książęce. Może to wręcz odbierać pozytywnie. No muszę powiedzieć, że nie. No generalnie bezpłciowe, puste piwo, ale to piwo takie w sumie powinno być, tyle, że powinno być górnej fermentacji. Bardzo kolorowne jak na górną fermentację. Nie mogę tutaj znaleźć informacji, czy jest filtrowane, czy pasteryzowane. Być może źle szukam. W trzech zdaniach. Puste, nijakie, ale jasne, orzeźwiające, słabo nagazowane. Lekko winogronowo-naftowe piwo. Mimo wszystko uważam, że chyba jedne albo z najlepszych, albo najlepsze piwo z książęce z całej tej serii. Więcej nagazowania, no to ma być orzeźwiające. Summer Ale. Znaczy, jeżeli to piwo miałoby zachęcić młodzież do tego, żeby odejść od Real Ale'ów, no to nie wiem, raczej nie. Ale jest wytrawnie, jest w pewnym sensie zauważalna, ja ją notuję, jest ta goryczka. Nie ma szału, ale jest. To wszystko. A miało być gorzej. Nie jest dobrze, ale myślę, że jak na piwo ogólnie dostępne do grilla sezonowe, czyli Summer Ale na dużym wypuście może. Ja bym tutaj wyrzucił ten bezsensowny mozaik, a dodał coś naprawdę, jeżeli w ogóle amerykańskiego, to amerykańskiego, albo nową falę jak Fusion. Chociażby brytyjski, który naprawdę też jest godnym zaufania chmielem. Jednak bym to trochę, taki oklaru bym nie puszczał. Nie filtrował mi tego piwa. No byłoby co poprawiać. Ale nie ma tragedii.